Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Moi drodzy, dzisiaj testujemy wasze wyzwania z Super 7. Okazuje się, że no macie sporo tych trasek porobionych, jestem zaskoczony, bo my żeśmy właściwie w ogóle na odcinkach tego trybu nie dotykali, no nie? Cały czas tryb Fortnite, jakieś zloty, a żeśmy tego trybu nie dotykali, a to jest fajne, bo wy możecie tworzyć traski, udostępniacie mi w komentarzach różne kody i ja to testuję, sprawdzam, czy żeście tam wymyślali. Niekoniecznie muszą być jakieś tam to trudne wyzwania czy coś, tylko po prostu to są takie wasze kreacje, które pokazują, w jaki sposób wy się bawicie na przykład w Forza Horizon 4, prawda? Nie musi być tam, że to musi być jakiś konkretny wyścig czy coś. Możecie tworzyć tam sobie różne rampki, możecie sobie robić to czy tamto, a ja mogę sobie to w prosty sposób zbadać. I to mi się bardzo podoba. Mało tego, ostatnio mówiłem wam na odcinku, że jak się wchodzi do tej centrali, czy do tej sceny Super 7, no to gra się zawiesza. Ja myślałem, że to jest tylko u mnie, ale okazało się, że większość z was ma takie problemy. I w tym samym dniu, co wypuściłem ten odcinek, ten problem został naprawiony. I teraz zobaczcie, jak się tutaj... nie, to jest Horizon Backstage. Czekaj, gdzie jest Super 7? O, ja źle wszedłem. O, tu jest, dobra. Dobra, przejedźmy się tam. Teraz jak się wchodzi do tej siedziby, to po prostu możesz sobie normalnie to ponoć otworzyć. Ja to sprawdzę, bo w sumie nie testowałem, ale napisali to w paczce, znaczy w patchu, że twórcy napisali to w patchu, że po prostu można już teraz normalnie sobie tam wjechać. Nie trzeba wchodzić przez menu, jak to musieliśmy robić wcześniej, no nie? Bardzo fajne były te ostatnie traski, jestem ciekawy, co dzisiaj mi się trafi od was. Jesteśmy na miejscu. No i sobie zobaczmy, co wy tutaj nowym... Aha, bo tutaj mamy tutaj high stakes, no tak. Dobrze, weźmy sobie... Nie, to... To my chcemy wrócić chyba do challenge, prawda? Tam, gdzie można to wyszukiwać. Ja myślałem, że tutaj można też robić wyszukiwanie. Tutaj mamy wyszukiwarkę, przeglądarkę i teraz możemy sobie to przeszukać. Wpisujemy tutaj po prostu kod. I już zerkam na komentarze. Bartan udostępnił aż kilka kodów. Także zaraz sobie sprawdzimy. Powiedzmy, że na jedną osobę po jedną traskę, ok? Teraz zobaczymy. Escort Easy Skill Test. Tak się nazywa pierwsza mapka. Zobaczmy. Przejść trasę Fordem Escortem w wyznaczonym czasie. Ło. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pewnie jakiś przykokrzony czy coś. Okej, okay, jest jakaś tu blokada. Czekaj. Jak ja mam jechać? Chyba tu, tak? Jezu, co to? Jakieś rampki. Chyba tu trzeba jechać. O, shit! Ale go skręciło. Nie wiem, czy tu trzeba jechać. Czekaj, bo nam trasę wyznaczyło zupełnie jakoś inaczej. Co się stanie, jak pojadę tu? To chyba nie o to chodzi, to chyba chodzi o to, żeby tam tymi lampkami pojechać. Ale czemu nam wyznacza trasę w tą stronę? Zobaczę, czy da się tak przejechać. Się może okazać, że ten skill test jest łatwy do zrobienia. Samochód prowadzi się w porządku, to jest samochód stunigowany przez twórcę mapy. Więc... Tutaj... Aha, jest blokada, żeby nie oszukać. A nie! Okej. Ale nie, no ja wiem, o co tutaj chodzi. Tu chodzi o to, żeby ją przejechać po tych rampkach, tak? Przejedźmy po tych rampkach. Dobra, czyli tak, zaczynamy tutaj. To jest takie no dziwne, bo gracz może łatwo oszukać, prawda? Trzeba takie mapki tworzyć, żeby gracze nie mogli. Wow. Nie mogli oszukać, no nie? Tutaj łatwo. Fajnie, bo możemy ponad tymi budynkami sobie pojeździć. I tu się tekstury... Ożesz ty! A jak ja mam się tu zresetować? Ty, gdzie ja jestem? Tu można... A, tu można normalnie wjechać, ale jak tam powrócić na tą traskę? Trzeba chyba... Ja nie wiem, czy tu nie można chyba cofać, no nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Samochód bardzo fajny do tego. Chyba napęd na 4 buty, coś tak czuję. Tak, mamy na 4 buty, zresztą mi tu pokazuje nawet. Bo, pff,
idealnie w szparę. Dobra, podejście kolejne. Teraz tutaj trzeba powoli. Nie można tu... Chociaż jakbym się mocno rozpędził, to bym przyleciał chyba nad tą tubą, no nie? Okej, okay, i co? Okej, okay, chyba tak miało być. Ops. Teraz nie wiem, czy mam tu jechać szybko, chyba nie, zobaczcie. Trzeba spokojnie przy tych kontenerach, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okej. Jakoś dałem sobie radę. O kurda, co to jest? Ja muszę w to chyba spaść, no nie? Wow. Fajne. Ale fajne. Kurde, kreatywnie trzeba przyznać, no nie? Zwłaszcza z tym spadkiem. Tylko moim zdaniem te blokady tutaj powinny być jakoś inaczej ustawione. Żeby gracz nie mógł pojechać jak ja pojechałem naokoło, według GPS-u i sobie ukończyć tak oszukując. Także mapka wymaga zdecydowanie tego, aby ją poprawić. No ale fajnie, daję lajka. Następna mapka od NES Gaming. I mamy tutaj Drift Show, ukończyć trasę moim samochodem driftowym, good luck. Dobrze, czekaj, muszę to zobaczyć. W sumie nie widziałem jeszcze takiego malowania. Ciekawie wygląda. Dobrze, jego samochód driftowy ma napęd na 4 koła, kurde, co to za samochód driftowy? Nie ogarnę go. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze rampki. Kurde. Ja zaciągam ręczny. A, tutaj mamy takie zabezpieczenie, fajnie. Jak coś, to możecie mi tworzyć mapki driftowe. Bardzo chętnie przejadę. Czekaj, tu po... Aha, zmylił mi GPS. Tutaj muszę pokierować się tymi znakami, nie? Ten GPS chyba zawsze jakoś tak dziwnie pokazuje. Dobra. Ale spoko, że samochód nie jest jakoś tam przesadzony taki, nie jest super mocny. Ale AWD się źle driftuje na kierownicy. Przynajmniej mi. Żadnego chyba samochodu driftowego nie mam pod AWD zrobione i tak nie nauczyłem się nimi driftować. Powiem wam, że tak ciężko to wyczuć. Ale może zaraz spróbuję jeszcze przejechać to na padzie. Ja w ogóle nie muszę tutaj driftować, jak tak na marginesie. Ja nie mam tutaj do zrobienia jakichś tam punktów, tylko mam dojechać do celu. Widzicie to, nie? Pff, kurde, bez sensu. Jezu, strasznie! Samochody z napędem AWD bardzo fajne są do nawrotek, na przykład, tak jak tutaj. Bo po prostu się odwracasz i pyk. I on robi takie coś, nie? Gdzie samochodem z napędem na tył, to zawsze jest przesterowanie, jak są takie ostre te. To po prostu co, no, mamy driftować na czas. Powinny być jakieś punkty do zdobycia. Chyba da się tak zrobić, żeby były punkty do zdobycia, no nie? Dobra, spróbuję podriftować na padzie. W sumie to wyzwanie zachęciło mnie do tego, żeby zrobić jakiś pierwszy driftowóz z napędem na 4 koła na kierownicę. Bo nigdy tego naprawdę nie ćwiczyłem. Zawsze starałem się po prostu jak najlepiej jeździć tymi samochodami driftowymi z napędem na tył, no nie? Bo na kierownicy się nimi fajnie driftuje. Tutaj trzeba jakby... W samochodach z napędem AWD do driftu trzeba tą kierownicą niekiedy skręcać do samego końca, żeby samochód jako tako poleciał i tu trzeba się dużo namachać, no. Jest tego machania więcej po prostu i dlatego jest dużo ciężej tymi samochodami driftować.
ale na przykład spoko się jeździ w grach rajdowych. No przecież tam jak AWD mamy, to tylko AWD. Zajebiście się tam śmiga. Myślę, że do driftu lepiej jest jednak na tył, nie? Tutaj jak gram sobie na padzie, to wiesz, maksymalny skręt w prawo, maksymalny skręt w lewo, ręczny, trochę hamulca, pyk i elegancko, nie? Na kierownicy jakbyś miał na 900 stopniach zrobić takie obroty, ojej, to nawet po takim krótkim torze jak tutaj mamy, to ręce odpadają, dosłownie. Nie wiem, czy tutaj da się zrobić taką strefę driftową, że na punkty mamy. Jest coś takiego? Fajny samochód zrobiony, bardzo prosty w kontroli, na padzie. Praktycznie wszystko można na dwójce zrobić. Ale też nie jest taki przesadzony, nie? Jak niektórzy robią do klasy X, o, bo w klasie X to jest najlepszy samochód wtedy. Aha! Kapuję, o co tu chodzi. Tu trzeba rondo walnąć dookoła prawie. Teraz zrobimy. Chyba nie dojadę na czas, no ale trudno. O, nie pykło mi. No chyba trzeba tak na ręcznym prawie, że tyłem wejść i taką nawrotkę zrobić. No i koniec. No, ciekawa traska. Chociaż, nie wiem, no ja nie daję tutaj lajka ani dislajka, taka średnia była. Bo no, dla mnie na kierownicy, mi się tak średnio podobała na kierownicy, bo przez ten pojazd. A wykończenie, no myślę, że spoko, bo nie było czegoś takiego, że mogliśmy wyjechać poza traskę, no nie? Więc pod tym względem spoczko. Następna traska jest od Motorek, tak się nazywa na YouTubie i tak się nazywa zresztą też w grze. Uuu, co my tutaj mamy? Wspinaczka. Zobaczymy. Dobrze, nawet po angielsku mamy nazwę, znaczy ten opis. Także więcej osób może sobie skorzystać z tej mapki, bardzo fajnie. I zobaczmy. Uhuhu! Jestem mocno zaskoczony. Samochód nie jest zrobiony na pełnym, wiesz, tylko jest taki normalny. Mamy rejestrację BioJajo, proszę bardzo. Ale myślałem, że... nawet nie co za model jest. Uuu, shit. Dobra, mamy taki tor przeszkód tutaj. Mamy jakiś skok zrobić na końcu, okej, teraz zobaczymy. Jezu, ale fajne! Trzeba uważać, żeby się nie rozwalić chyba, no nie? Tak można zaliczyć dach. O ty kurde, ale tor przeszkód. Co ja tu... chyba bokiem można by było to przejechać, no nie? Jezu! Zahaczyłem się. Ja wezmę sobie może... o ty kurde! Ale ciasno! Dobra, spróbujmy większe łuki może robić. Nie, się nie idzie zmieścić. Ale ciekawe. A tego też nie można dotknąć. Cholera. Wyjechałem. Ale chyba będę chciał jeszcze raz przejechać na kamerze z kokpitu po tych takich tych wybrzuszeniach. Może coś jeszcze ciekawego będzie, zobaczymy. Co to jest? Nic nie widzę. Coś przeleciałem, ale nie wiem przez co. Okej, tu musimy boczkiem, cyk. Minimum 64 metry muszę skoczyć. A jeszcze gdzieś mam daleko przejechać. Znaczy, mam mało czasu na to. Ty, ja nie wiem, czy my tam dojedziemy. Za mało czasu. Musiałbym oszukiwać. Dobra, jedźmy na przełaj. Dobra, no może dojadę, nie wiem. 30 sekund? Trochę mało czasu. Ale spróbujemy. W ogóle fajnie, że samochód nie jest tak zrobiony na takiego koksa, no nie? Jak przeważnie w tych wyzwaniach jest. Masz jakiś samochód przykokszony,
a ten jest zrobiony perfekcyjnie pod kierownicę. Ja nie muszę się tutaj za bardzo wysilać, żeby go kontrolować. 8 sekund. Jest. Udało się, kurczę, na styk. Bardzo fajna traska, bardzo mi się podobała. Pod kątem kierownicy idealna. Jezu, to samochód jest, to jest jakiś Jeep, ale czy ja go mam? Strasznie dziwne felki. Oczywiście, że daję lajka, bardzo fajna traska. Mamy kolejny skill test od Erkesio. To jest dedykowany dla mnie, o dzięki, tworzyłem go 40 minut, przejechałem w 3 minuty. Kurde, 3 minuty to chyba spory skill test to będzie w takim razie. I było napisane, żeby nie oszukiwać, nie jechać gdzieś tam bokami, tylko jechać po rampkach. Czyli widocznie nie da się tak dobrze, albo jest to bardzo ciężkie, żeby stworzyć tak traskę, aby no, trudno było komuś oszukać, no nie? Czyli zawsze się da tam jakoś znaleźć, wiesz, przejazd łatwiejszy. Tak samo jak na tym poprzednim teście też mogłem te wszystkie rampki powymijać i pojechać sobie po prostu prosto do tego skoku i skoczyć te 60 metrów, prawda? I po temacie. Dobrze, mamy prawilne autko. Zrobiłem sobie takie do driftu. Haha, ja już wiedziałem, o co tutaj chodzi. Można było spaść na wprost. O kurczę, ciekawe, ciekawe. Przodu. Teraz nie wiem, jaką kamerę mam wybrać. Czy tą z kokpitu, czy... tą zewnętrzną. Samochód czuję, że jest mocno stunigowany, ale nie jakoś tam chyba hardkorowo. Bo tu chyba nie o to chodzi. Ale fajne! Dobra. To chyba z litery jest zrobione to, po czym ja teraz jadę. Ale nie jestem pewny, z czego to jest. To jest wiatrak. No dobra, ale... czy ja nie wjadę po nim tam na górę? A wjadę, dobra, bo tutaj jest taki ten inny model. W sensie model nie odpowiada teksturom. Ale dziwne. Fajne, też musiał to gdzieś tam znaleźć, no nie? Potestować w tym edytorze różne rzeczy. Dobra, teraz tu. Ty, bo ja mam 30 minut na przejechanie tego? To powinno być spoko. Dzięki za tyle, za taki zapas czasu. Okej, takie skill testy typowo z GTA. Oh shit. Dobra, co teraz? Tu nie możemy tak jak w GTA się obrócić w miejscu. O kurcze. A czekaj, jak zakręcę w drugą stronę, co się stanie? Tu trzeba by było chyba prosto do tego znaku dojechać najpierw. O, czekaj, obraca mi się fura. Obraca się. A ja kierownicą w zupełnie drugą stronę skręciłem. Dobra, teraz zahamujemy i teraz skręcę w tą, co trzeba. Nie mam trakcji, kurde. Jeszcze raz. I poszedł. Nice. Dobrze, jedziemy. I teraz coś czuję, że tutaj możemy się mocno rozpędzić. Ale że lepiej tego chyba nie robić aż tak bardzo. Wow, co to tutaj jest? Czekaj, co on tu narobił? Aha! Ja tam miałem na górze gdzieś wylądować, tak? Bo tu jest ta rampka, która jest normalnie. Ale co dalej? Czekaj, bo tu można było zjechać. Też trzeba mieć tam odpowiednią prędkość, no nie? Tu wjadę, zobaczę. Od tyłu wjadę. Chyba się da, mam nadzieję. Powinienem tu wylądować. A tu pewnie można jakoś przeskoczyć. No to trzeba wyliczone mieć, kurde. Aha, tymi rurami się tu jedzie, dobra, kapuję. Uuuu, spadłem, jeszcze raz. Zobaczmy, i teraz tu trzeba nakręcić. Wo. Okej. Patrzcie, ile kręcenia. Jedzie. Okej. Okej, i tu powinienem chyba wylądować jakoś, no nie? Nie mogę już pod to podjechać w drugą stronę. Ciężko w to wycelować. Bo nie wiadomo, z jaką prędkością tam trzeba jechać, no nie? Fajnie by było, jakby na przykład była jakaś tablica informacyjna,
Tylko nie wiem, czy tutaj da się jakieś napisy wklejać, ale jakby tam gdzieś była tablica informacyjna, żeby utrzymać na przykład prędkość 250 km na godzinę, no nie? Jakby była taka tablica, żeby taką prędkość utrzymać, no to byśmy wiedzieli, ile trzeba jechać, żeby wylądować w dane miejsce i dokończyć skill test poprzez rampki. Bardzo fajnie, daję oczywiście lajkacza. Kolejne wyzwanko jest od DRWSY. Kody do moich wyzwań. Mamy aż 3 wyzwania i jedno z nich wybrałem. Pierwsze z brzegu WRC. Dobrze, mamy jechać do celu w Fordzie Fiesta. Dobrze, zobaczmy. Okej, mamy trasę szutrową. Jezu, jakie krótkie biegi. Powinienem sobie sekwencję tutaj ustawić. I cyk. Ale rzuca tym samochodem. Tutaj chyba ten tuning jest wyzwaniem. Nie udało się takiego fajnego tego wejścia zrobić. Czekajcie, wezmę sobie. O. Strasznie krótkie biegi, Jezu. Tutaj coś mamy natworzone, proszę bardzo. Bardzo fajne. Ja strasznie lubię rajdy, na przykład Dirta Rally 2.0 i mega mi się takie coś podoba. W Fordzie też często sobie tak właśnie śmigam. Na kamerze z maski bardzo spoko się jeździ tymi rajdówkami, bardzo mi się to podoba. Kolejne wyzwanie od Duck FN. Okej. Musimy jechać 310 km na godzinę McLarenem 720S w mniej niż 20 sekund. To może być wyzwanie na hashifterze, kurde. Tak. Musiałbym mieć chyba sekwencję, no bo co właściwie, tutaj jedziemy chyba tylko do przodu, no nie? Bo jesteśmy na... Czekaj. Nie, no nie ma szans, że ja tyle. Muszę jeszcze raz spróbować. Czekaj, czekaj, nie, 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 moment. A, cofnij, nie chcę. Dostałem jakiś samochód, Austin 7. What the? Dlaczego? Zmieńmy sobie na sekwencję, tak jak napisali w książce. Dla takiego samochodu. Podejście numer 2. Spróbujmy sobie pojechać tutaj. Prawie się udało, zobaczcie. Ech, dobra, jak tutaj, nie wiem, którym przyciskiem mam restartować. Prawie się udało. Kurde, ciężko. Dawaj, 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 dawaj. Ciężko, kurde. Miałem chyba 307 jakoś tak, no nie? Jak dojechałem. Chyba już wiem, jak to zrobić. Uwaga, uwaga. Zrobione, proszę bardzo. Trzeba było troszeczkę cofnąć, cwaniaczku jeden. Kolejne wyzwanie od Mujin. Musimy jechać... Okej, w minuta i 29 sekund, chyba po autostradzie, tak? Proszę bardzo, zaczynamy. Jakie ładne ubranko, widzę, że też ja nie mam kobity, kurde, ja mam Krzyśka, no tak. Ja miałem wcześniej kobitę. Ale to chyba kobita jest, no nie? Co, napęd naprzód?
A nie, napęd na tył, prawilnie. A, nie mogę tutaj zniszczyć senny, dobra. I widok z kokpitu, zablokowany. Tutaj po prostu chyba musimy jechać po autostradzie jak najszybciej do celu. Nic nie przywalić, ale też nie mamy żadnego ruchu ulicznego z tego co widzę. Cztery pakiety już osiągnięte. Tu jeden zakręt jest taki, na którym trzeba uważać. No chyba każdy już nieraz przejechał tę drogę i wie o tym, że tu trzeba troszeczkę... Chociaż Senna miała też dobrą przyczepność, nie wiem jak ta jest. Uhuhu! Ja pierniczę, ale zrobiona jest. Jest zrobiona na taką super przyczepność, a mimo to leci cztery paki lekko, zobaczcie. Aha, tu jest jeszcze taki zakręt. Nie wiem czy go spróbuję. O kurde, jak to skręca. Ja pierdziu. Dobra, na rondzie prosto. Nie wiem czy opanuje samochód. Kurczę, jak przyklejona. Trochę tam uszkodzeń wzrosło, ale nie dużo, no. Jak to skręca? Ja nie wierzę. Znaczy, ja kiedyś jechałem z Senną tak mocno stuningowaną, ale ta jest jakiś konkret totalny. Jezu, Bartek, coś ty zrobił za potwora. No dobra, wyzwanie zrobione. No nie powiem, nie było jakieś trudne. Kolejne wyzwanko od Zezil. Robione na padzie te wyzwanka. Wyrzuć tył samochodu w strefie... Wyrzuć? No driftik mamy zrobić. Okej. No jestem ciekawy co mnie czeka. Okej. Mamy te same... Znaczy ja mam ten sam t-shirt z tą samą naklejką co ty masz bluzkę. Ciekawe. Dobrze, no zobaczmy. Mm-hmm. 17 tysięcy, tak? Ale na strefie driftowej, okej. Zobaczymy. Napęd AWD, kurde! Cholera! Czemu wszyscy robią AWD te samochody? Straszne to jest jakaś plaga. Jedna była ta Senna z napędem na tył, prawilnie. Wszyscy robią AWD, no. Ferrari... Testarossa. Co? AWD. La Ferrari. Jaki napęd? AWD. Kurde, ludzie, opamiętajcie się, no. Powinni to zablokować. Dobra, najpierw musimy tam w ogóle jakkolwiek dojechać, ale próbuję się też do samochodu jako tako przyzwyczaić. 17 tysięcy punktów to nie jest jakoś mało, więc nie wiem jak to będzie wyglądać. Może po prostu będę go ręcznie podcinał. I już! Dlaczego AWD, ludzie? Ale spróbuję swoich sił. Dobra, no 17 tysięcy prawie jest. O, po jak niewiele zabrakło! O kurde. Tam było 900, no nie? Jeszcze raz. Kolejne podejście. To chyba tylko dwójeczka. O kurczę, za daleko pojechałem. To chyba tylko dwójeczka wchodzi w grę, no nie? Tak, żeby się tam bujać. No dalej, rób. Kurczę, czemu to się tak prostuje? Jezu, straszne jest driftowanie na WD na kierownicy, mówię wam. Ja nie umiem tego robić, naprawdę nie umiem. Na padzie to fajnie, nie? Bo tam wiesz, skręcisz w tą i od razu samochód leci bokiem, tyłem, byle jak. Obkręcisz kierownicą i pyk, i już fajnie. A tutaj trzeba, Jezu, tako, od razu wiesz, patrz. Z takiej pozycji muszę w sekundę skręcić kierownicą tak, nie?
i potem maksymalnie w drugą stronę, tak, żeby tym samochodem mniej więcej wyrobić. Kurczę, ciężko, ciężko. Postarajcie się podliftować się troszeczkę na padzie samochodami z napędem na tył. Nawet nie musicie mieć, powiem, że ja na padzie nie driftuję z skrzynią ze sprzęgłem. Tylko normalnie mam sekwencyjną i bardzo fajnie się driftuje samochodami z napędem na tył. To nie jest takie trudne, no, da się tego wyuczyć. No ale wiem, że na padzie, ja też jak grałem na padzie, to driftowałem sobie, mam takie nawet niektóre driftowozy, które mają napęd na 4 koła. Jeszcze jest taki myk, że bierzesz sobie na przykład, bierzesz sobie ustawienie symulacyjne. Patrz, bierz sobie symulację. Bierzesz sobie, mam jednego takiego jeszcze z czasów, kiedy grałem na padzie. To był chyba Honigan. Taki jeden wariat, zdaje się. To jest mój wariat do driftu, zobaczcie. On jest tuningowany bardzo mocno, w dodatku jak mamy to ustawienie symulacyjne, to zobaczcie. Tak? A na kierownicy to już się pożegnaj, koła nie nadążają ze skręcaniem, jak ten samochód skręca. Możesz nim takie... takie drifty robić na tych mistrzostwach driftowych. On jest prawie tak samo dobry jak Viper ten z formuły driftowej, jeśli chodzi o skręcanie, tak? Nie można niesamowite rzeczy robić. To jest taki samochód stanterski, ale na kierownicy to nie ma szans, bo ja tutaj robię cały czas maksymalny skręt w lewo, maksymalny skręt w prawo. I zobaczcie, z jakich on przesterów potrafi się wydostać, nie? Zobacz, zobacz, nawet z takiego przesteru i obraca się w drugą stronę na ustawieniu symulacyjnym. Ta symulacja jest tutaj taka bardzo zagadkowa, ale patrz na to. W czasie jazdy jest w stanie to zrobić i odwrócić się jeszcze w drugą stronę. I driftowanie tym samochodem to jest, no... coś zupełnie innego, zupełnie inne doświadczenie niż to, co znasz. To się nawet ręcznego nie używa, wiesz? Się po prostu skręca, robi się, wiesz, wielkie kąty. On jest doskonały do stref driftowych, żeby zaliczać tam jakieś, no, bardzo wysokie punkty. Masakra. Masakra z tym samochodem. Jak kiedyś go zrobiłem, jakieś tak powsadzałem do niego wszystko, co było w tym, w kuchni. No nie, i jedzie. Dawa na to. Tutaj powinno być tak, że jak jedziesz tyłem tym samochodem i skręcasz koła w drugą stronę, to powinieneś się odwrócić. No ale mówię, to nie jest gra symulacyjna i ten tryb symulacji jednak nie jest do końca symulacją. Działa to po prostu nieprzewidywalnie. Ale zobaczcie, jakie można rzeczy nim robić, jakie kąty przesadzone, tak? Takie nawrotki jak tutaj, gdzie samochodem z napędem na tył, to już byś dawno przesterował, no nie? A tym dalej śmigasz i zobaczcie, jaki jest on agresywny w tym skręcaniu. Jakie manewry się nim robi. Zobacz, zobacz, zobacz. I z takiego przesteru nawet. Już zapomniałem, jaki ten samochód jest przesadzony. Ja nie wiem nawet, czy będę w stanie nim zrobić takie małe rondo, jak tutaj zaraz dojedziemy. Chyba, że na jedynce. Ciekawy jestem, czy jakbym wyzwanie zrobił tym samochodem jakieś, na przykład na strefę driftową, to czy ktoś by się z was podjął? Zobacz, zobacz, zobacz. To musielibyście nim śmigać na symulacji, bo on nie jest taki nerwowy na trybie normalnym. Przesadzony tuning. ...360, jakieś tam... wejście tyłem, w drift, kurde... takie... to jest stanterski samochód, to już nie jest samochód do driftu, to jest samochód stanterski, no. Mówię, koła nie nadążają nad tym skrętem, zobaczcie, koła jeszcze się nie zdążą skręcić, a samochód już się rotuje w drugą stronę. Ale tak do zabawy, takiej hardkorowej, to jest właściwie samochód taki oszust, no. Jak są takie mistrzostwa driftowe w Forza Horizon online, nie? No to ten samochód, jak wybierzecie do driftów, to chłopie.
jakie nim rzeczy robisz, na prawie prostych kołach, no nie? A ja nawet kierownicy nie dotykam, jakby miałbym nim driftować, nie ma szans. Tutaj się wszystko robi tym skrętem. To jest tak przesadzone auto. Ale z drugiej strony też łatwo zrobić nim różne takie triki. Na przykład wejścia tyłem, czy coś takiego. Fajne do zabawy. Ale zbyt hardkorowy tak dla takiego fajnego driftowania, moim zdaniem. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za wszystkie wyzwanka, które podrzuciliście w komentarzach. Oczywiście możecie wrzucać teraz swoje wyzwanka pod tym filmem. Ja będę je testował. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!